Dzień dobry w kolejnej smart home'owej krótkiej Mobzilli. W dzisiejszym odcinku testuję robota odkurzająco mopującego Dreamy X40 Ultra. O tym sprzęcie i jego poprzedniku L20 Ultra słyszałem zewsząd mnóstwo dobrego, często nawet, że są to po prostu najlepsze roboty sprzątające na rynku. Moje oczekiwania przed tym testem były więc ogromne. Czy nie zostały zawiedzione, okaże się w podsumowaniu. Na początku zerknijmy na sprzęt z zewnątrz. I od startu nie jest źle. X40 Ultra to ten typ robota sprzątającego, który ma w zestawie stację dokującą, o jej funkcjach opowiem sobie za chwilę. Tu odnotuję, że ona jest po prostu bardzo estetyczna. Sprzęt dostępny jest w kolorze białym lub czarnym, ze względu na to, jak widoczny jest na nich kurz, zdecydowanie polecam wersję jasną, z ładnymi stylowymi złotymi wstawkami, automatycznie wyłączającą się jasną diodą statusu, zmieniającą kolor w zależności od stanu urządzenia i ryflowanym mocno zaoblonym frontem. Stacja zajmuje jakieś 34 cm na szerokość, 45 na głębokość i 59 cm na wysokość, więc nie jest ani najmniejsza, ani największa. W moim testowym środowisku wcisnąłem ją między balkon i kaloryfer i to ścisłe sąsiedztwo jednego i drugiego w niczym jej nie przeszkadzało. Kabel zasilający ma około 1,5 metra, a ten złoty front bazy da się zdjąć, zanim znajdziecie miejsce, w które wkłada się worek na odsysane z robota po zakończeniu cyklu odkurzania śmieci. W komplecie z X40 Ultra dostałem drugi zapasowy oraz wnękę, w której umieszczono pojemnik na płyn, który dodawany jest automatycznie do wody używanej do mopowania. 200 ml buteleczka takowego jest w zestawie. W pudle ze sprzętem znalazłem jeszcze szczotkę do czyszczenia miejsca, gdzie robot parkuje i ona ma ostrze do rozcinania splątanych włosów, a pojemniki na wodę czystą i brudną, odpowiednio 4,5 i 4 litrowe, do stacji wkłada się od góry. Jeśli zaś chodzi o samego robota, sprzęt jak widać należy do okrągłych, ma średnicę 35 cm, więc w takie wnęki będzie w stanie wjechać i wysokość około 9,5 cm. A to o tyle ciekawe, że w sieci najczęściej podawane jest 10,5. Dobrze, że to jest mniej, bo znaczy, że X40 Ultra sprząta pod meblami z luką większą niż 10 cm. A to wcale nie jest takie częste, większość konkurentów jest wyższa. Wieżyczkę na górze skrywającą lidar podkreślono tą samą złotą barwą, która ozdabia stację. We frontowy panel wbudowana jest z kolei kamera RGB wspomagana LED-owym oświetleniem, włączanym gdy to potrzebne, i ona jest wykorzystywana przez sztuczną inteligencję do rozpoznawania spotykanych na drodze robota przeszkód. Dookoła jest jeszcze tuzin innych czujników, które większości osób nie będą interesować. Ważne, że po prostu działają. Pod klapą schowano pojemnik na kurz wraz z filtrem EPA klasy E11. Tym pierwszym nie trzeba się jednak przejmować, tak jak przed chwilą wspomniałem, śmieciuchy po każdym sprzątaniu są odsysane do stacji dokującej. Ten drugi warto raz na jakiś czas przeczyścić, bo nie jest zabezpieczony żadnym filtrem wstępnym. Pod spodem znajdziecie zaś dwa duże koła pozwalające przejeżdżać bez problemu przez 2-centymetrowe progi, silikonową szczotkę główną, którą można zastąpić radzącą sobie z rozcinaniem splątanych włosów szczotką TriCut, kosztującą 199 zł, szkoda, że nie ma jej w zestawie, pojedynczą szczotkę boczną i ona jest wybajeżona, bo umie się wysuwać na 4 cm oraz unosić, a także dwa 13-centymetrowe pady mopujące, mocowane w robocie magnetycznie, więc także odpinane, gdy jest to potrzebne, i także wysuwające się na boki, żeby domywać kąty i krawędzie. Części materiałowe można oczywiście od nich odczepić i je wyprać, ale nie jest to konieczne. Po zakończonym sprzątaniu X40 Ultra sam oczyszcza te nakładki w stacji wodą podgrzewaną aż do 70 stopni, wykorzystując przy tym tarkowatą konstrukcję podstawy, co ma zapobiegać, co tu dużo mówić, zaśmierdnięciu. Po jakichś 2 tygodniach testów żadnego smrodku nie odnotowałem, więc mogę ocenić, że rzecz działa jak powinna. Materiały, z których wykonana jest całość i robota i stacji są poprawne, to w większej części miks błyszczących i matowych tworzyw sztucznych. Instynktownie wolałbym, żeby panel z przodu, czyli zderzak robota, był pokryty jakąś miękką gumą. Wyciągając sprzęt z pudła oczami wyobraźni, widziałem już ciemne ślady na szorstkim plastiku, jaki tu zastosowano. Ale zdziwko, omijanie przeszkód jest na tyle dobre, że po teście mój X40 Ultra wygląda w zasadzie jak nowy. Po rozpakowaniu konfiguracja jest szybka i prosta, skrócona instrukcja zajmuje jedną małą kartkę, a do obsługi oczywiście służą 3 przyciski na samym robocie oraz aplikacja na iOS i Androida. Funkcji jest w niej multum, od tych najbardziej oczywistych, jak przeglądanie i edytowanie stworzonej mapy, po znacznie bardziej dogłębne. Da się konfigurować typ sprzątania, np. samo odkurzanie, samo mopowanie, odkurzanie i mopowanie jednocześnie, czy mopowanie po odkurzaniu. Intensywność tego sprzątania, w przypadku mopowania poziomów namoczenia nakładek jest aż 32. Częstotliwość przepłukiwania mopa w bazie w trakcie mopowania, to jak gęsto ma jeździć robot, jak sprzęt ma się zachować po wykryciu dywanów, bo tak może unieść nakładki lub odpinać je całkiem i zostawiać w stacji, żeby wykładzin w ogóle nie narazić na zawilgocenie, to jak mają się zachowywać te wychylone na boki elementy, szczotka boczna i nakładki mopujące, czy to jak dokładnie ma wyglądać samo oczyszczanie po powrocie do bazy. Można dla przykładu skrócić lub wydłużyć czas suszenia, standardowy to 3 godziny.
Aplikacja wyświetla też na mapie rozpoznane przez AI przeszkody i może robić im zdjęcia, jednocześnie opisując, co robot spotkał. I powiedziałbym, że to działa tylko częściowo udanie. X40 Ultra można także wysłać na automatyczne poszukiwania zwierzaków, po to, żeby sprawdzić, co robią pod naszą nieobecność, lub samemu sobie gdzieś nim podjechać i do nich zagadać, bo możliwe jest zdalne sterowanie, zdalne włączanie oświetlenia i komunikacja dwustronna. Sprzęt ma wbudowany mikrofon oraz głośnik. Jak ostatnio wspomniałem o podobnej funkcji w konkurencie, ktoś z Was w komentarzach zwrócił mi uwagę, że powinienem ocenić jakość prowadzonych w ten sposób rozmów. Powiadam przeto, przez Dreamy X40 Ultra rozmawia się bezproblemowo. Pierwsze skanowanie jest bardzo szybkie, mapy można wyświetlać w rzucie 2D lub 3D, wyświetlane na nich są rozpoznane podłogi i dywany, a w robocie da się ustawić komunikaty głosowe po polsku, wydawane bardzo przyjemnym głosem zresztą. Jedyne, do czego mogę się czepnąć, to w pojedynczych przypadkach nie najlepsze tłumaczenie aplikacji lub jakieś literówki. Drobnostka, ale do poprawienia aktualizacją. Całościowo więc od strony obsługi programem jest imponująco dogłębnie i szczegółowo. Przy czym jednocześnie oczywiście wcale nie trzeba się w tym grzebać, jeśli się nie ma ochoty. Domyślny profil sprzątania nazywa się Clean Genius i gdy jest włączony, robot wszystkie parametry dobiera sobie sam, pozwalając być niemal bezobsługowym przez dłuższy czas. A w kwestii samej jakości sprzątania wreszcie. Po pierwsze, maksymalna moc odkurzania to 12000 paskali, więcej niż w większości konkurentów i znacznie więcej niż w poprzedniku. To widać w przypadku dywanów z dłuższym włosiem, są naprawdę dobrze odessane. Sprawdza się też system mopowania, póki co rotujące, dociskane do podłogi okrągłe nakładki to najlepsze, co w tej kwestii wymyślono. Po drugie, imponująco dobrze X40 Ultra radzi sobie z tym, z czym wiele problemów mają tańsze roboty sprzątające. Z precyzją i dokładnością sprzątania. Wysuwana boczna szczotka i nakładki mopujące skutecznie odkurzają i domywają krawędzie, robot nie tworzy ominiętych placków, dokładnie objeżdżając nogi krzeseł czy stołów i potrafi celnie rozpoznawać bardziej zabrudzone miejsca. Objeżdża je wtedy koncentrycznie, nawet kilka razy, jeśli to konieczne. Po trzecie, w istocie X40 Ultra nie wjeżdża w meble ani listwy przypodłogowe, nie trzeba się więc martwić ani o ich uszkodzenie, ani o uszkodzenia robota. I po czwarte, nie odnotowałem powszechnego w przypadku w zasadzie wszystkich innych urządzeń tego typu, z którymi miałem do czynienia, wsysania dywaników łazienkowych czy kuchennych i wplątywania się w nie. Robot świetnie rozpoznaje i omija pozostawione na podłodze przedmioty, jak kapcie czy kable. Ma też dedykowany tryb dla ogarniania zwierzaków, co by jeszcze ostrożniej podchodzić do potencjalnie pozostawionych przez nie niespodzianek. Tego ostatniego jednak nie przetestowałem, bo ani psa, ani kota jeszcze się nie dorobiłem. Bardzo na plus jest też głośność, z jaką urządzenie pracuje. Jest po prostu ciche. I nic nie stoi na przeszkodzie, żeby X40 Ultra puścić samopas na przykład w nocy, po imprezie, jak wszyscy goście już rozejdą się do domów, czy bladym świtem przed pracą. Wbudowana bateria 6400 mAh powinna wystarczyć na ponad 3-4 godziny pracy, przy czym rzecz jest umowna, bo wszystko zależy od ustawień sprzątania i tego, jak brudno jest na starcie. Pełne ładowanie zajmuje zaś ponad 5 godzin, nie krótko. Uwagę mam natomiast jedną. X40 Ultra wyłącza boczną szczotkę po wjechaniu na dywan. W swoim teście sprzętu zwracała na to uwagę Kasia Puras tabletowo, a jako że ma 3 koty na stanie, w jej sytuacji skutkowało to niedomiataniem sierści wokół nóg, krzeseł czy stołów, które na dywanach stoją. Po kilku miesiącach od premiery robot zachowuje się w tej kwestii tak samo. Ja zgadzam się z Kasią, to powinno się zmienić, albo przynajmniej użytkownik powinien móc tym zarządzać. Choć z drugiej strony mnie, posiadaczowi żadnego kota, rzecz nie robiła wielkiej różnicy. Całościowo nie boję się zaś powiedzieć, że efekty sprzątania przy pomocy X40 Ultra są po prostu najlepsze, z jakimi się spotkałem w przypadku zautomatyzowanych robotów sprzątających. I na poziomie samej mocy, i dokładności sprzątania oraz tego, jak sprzęt nim zarządza. Na sam koniec jeszcze dwa słowa eksploatacji. Użytkownik urządzenia musi pamiętać w zasadzie o dwóch rzeczach. Regularnym dolewaniu czystej i wylewaniu brudnej wody oraz czyszczeniu rampy i tarki odpowiedzialnej za przepieranie nakładek mopujących. Robot płuka tę przestrzeń sam, ale jednak co jakiś czas zbiera się tu brudek, który warto usunąć. Myślę, że tak realnie rzecz biorąc, raz na 2 tygodnie spokojnie styknie. Znacznie rzadziej, choć tu też wiele zależy od specyfiki mieszkania czy domu, jak mocno się w nim brudzi czy kurzy, trzeba wymienić worek na odsysane z odkurzacza śmieci oraz dolewać płynu do mycia. A skoro o nich mowa, dodatkowy worek w sklepie marki to koszt 39 zł, filtr 49, pady mopujące kosztują 69 zł, a litrowa butelka detergentu 99. A przechodząc do podsumowania, Dreamy X40 Ultra to takie the best of robotów sprzątających. Na pokładzie są w zasadzie wszystkie bajery, jakie tu i teraz możecie znaleźć na rynku w sprzętach tego typu. Obrotowe i wysuwane nakładki mopujące, dużą moc ssania, ruchomą szczotkę boczną, stację dozującą wodę i płyn do mycia, odsysanie brudu do worka na śmieci, przepieranie mopów po zakończonej pracy w ciepłej wodzie i ich suszenie, rozbudowaną aplikację z funkcjami zdalnego sterowania i wreszcie bardzo dobrą skuteczność sprzątania. Dzięki temu wszystkiemu X40 Ultra rzeczywiście może walczyć o miano najlepszego robota sprzątającego dostępnego tu i teraz.
Przykrą rzeczą jest w zasadzie jedynie kwestia ceny. Flagowe rozwiązania w zasadzie nigdy nie są tanie. Sugerowana cena producenta to 6099 zł, obecnie jednak obniżona w ramach letniej promocji do 5199, jeszcze przez kilka dni. I z tego co widzę, często obniżana za pomocą różnorakich przecen, więc warto na nie polować. Zatem, jeśli robotem sprzątającym jesteście zainteresowani i budżetowo rzecz Wam się spina, ja Dreamy X40 Ultra mogę gorąco polecić. Co Wy sądzicie o testowanym dzisiaj sprzęcie? Czy Dreamy X40 Ultra rzeczywiście jest najlepszym robotem sprzątającym? Jakie jest Wasze zdanie? Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie testowanego dzisiaj urządzenia, to oczywiście zapraszam do sekcji komentarzy, postaram się odpowiedzieć. W przypadku tego typu urządzeń jest bardzo dużo takich małych, drobnych rzeczy, które gdzieś tam można pominąć recenzując urządzenia, albo po prostu nie wspomnieć o nich w końcowym teście. W związku z tym, jeżeli chcecie coś doprecyzować, to oczywiście jestem do Waszej dyspozycji. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to oczywiście zapraszam, żeby te subskrypcje uczynić teraz. A ja żegnam się z Wami, trzymajcie się, cześć!